Po wielu tygodniach milczenia profesor Horban po raz kolejny pojawił się w mediach i znowu prorokuje co do przyszłości pandemii. Jakie tym razem rozwój wydarzeń nam przedstawia? Filip Adamus zapraszam na komentarz PCH24. Poranna rozmowa RMFFM mogła przypomnieć słuchaczom czasy głębokiego lockdownu. Gościem Roberta Mazurka był bowiem profesor Andrzej Horban. Architekt reżimu sanitarnego w Polsce po raz kolejny prorokował co do rozwoju pandemii. Tym razem okazał się umiarkowanym optymistą, choć nie uważa, by można było stwierdzić, że z COVID-em już się pożegnaliśmy, to jego zdaniem jesteśmy dobrze przygotowani na jesienną falę zakażeń. Niezależnie od tego, czy pandemię mamy już za sobą, na pewno zostanie nam po niej pamiątka. Profesor Andrzej Horban jest bowiem ogromnym zwolennikiem maseczek. Jego zdaniem w służbie zdrowia zwyczaj ich noszenia powinien pozostać już na dobre. Praktykę tę porównał do zakładania rękawic ochronnych w czasie badania pacjentów. Jeśli kogoś uspokaja optymizm Horbana, może się głęboko rozczarować. Dotychczas bowiem proroctwa profesora okazywały się najczęściej wróżeniem z fusów. Wszak to on jeszcze kilka miesięcy temu mówił. Omikron nie, nie jest dostatecznie hamowany przez część szczepionek. W ciągu kilku tygodni do szpitali może trafić nawet milion osób zakażonych COVID-em. To miało być tsunami, to miał być kataklizm. Tymczasem wraz z nadejściem Omikrona doczekaliśmy się kilku miesięcy przerwy w pandemicznym szaleństwie. Pytanie. Po co takiego gościa w ogóle zapraszać do studia?